Witajcie kochani na moim kanale. Teraz gdybym powiedziała, że rzadko mnie widzicie, to byłoby to kłamstwo, ponieważ uważam, że teraz bardzo często nagrywam dla Was filmy. Staram się naprawdę wykorzystywać maksymalnie wolny czas, ponieważ bardzo, bardzo lubię pokazywać Wam, a właściwie dzielić się moimi kolejnymi zdobyczami z second handu. I jeżeli jesteście ciekawi, co dzisiaj mam Wam do pokazania, to zostańcie ze mną, zostańcie w tym filmie ze mną i zapraszam wszystkich do subskrybowania mojego kanału oraz do śledzenia mojego Instagrama, do którego link znajdziecie w opisie filmu na dole. Zacznę dzisiaj od przeróbki. Ta rzecz składała się właściwie, to były dwie rzeczy i powiem Wam, właściwie wyświetli Wam się link do filmu, w którym każdą z tych rzeczy pokazywałam. Ta tutaj na wierzchu rzecz, powiedzmy, przypomina trochę koc i teoretycznie miałam na początku inną wizję, jeśli chodzi o to ubranie. Mówię o tym tutaj kocowatym, że tak powiem. Jednak ostatnio jakoś tak minęło w sumie dużo czasu, zanim przerobiłam tę kurtkę, którą tutaj pod spodem widzicie. Jednak widzicie, dopiero teraz jakby tak przyszła wizja przerobienia tego. Właściwie to było niechcące, ponieważ gdzieś jakby obok siebie te rzeczy leżały w kartonie, ponieważ czekały na przeróbkę i właśnie dlatego mówię w kartonie, a nie na wieszaku, bo zazwyczaj takie rzeczy przechowuję do momentu, aż wymyślę coś, żeby przerobić daną rzecz. Musi być to coś naprawdę fajnego. Nie przedłużając, powiem Wam pokrótce, co tutaj zrobiłam. Czyli połączyłam dwie rzeczy. Połączyłam taki, powiedzmy, koc z kurtką i dodatkowo wyszyłam całą tą, teraz już kurtkę, która stanowi jedność z tych dwóch rzeczy, takimi złoto-srebrnymi guzikami. No i teraz ta rzecz mi się bardzo podoba. Ciężko było to przyszyć na maszynie, ponieważ chciałam, żeby to było równo tak przyszyte do szwa, który znajduje się na tej kurtce czerwonej. Może Wam się wydawać, że jest to tutaj pofalowane, ale zobaczycie na podczas nagrywania mojej stylizacji, podczas pokazywania mojej stylizacji, przepraszam, że jednak układa się to w porządku. Nie była to łatwa sprawa. Już w tej kurtce byłam, właśnie w takiej stylizacji, która Wam się wyświetli i naprawdę ludzie zwracali uwagę na to, co mam na sobie, tak się co chwilę odwracali. Było to w sumie miłe, nie wiem, jakie zdanie na ten temat mieli. Właściwie mnie to nie za bardzo obchodzi, bo ja czuję się w tej przeróbce świetnie i uwielbiam tego typu rzeczy, które właśnie tworzę, które powstają, bo robię naprawdę z serca i myślę, że jeszcze nie raz Was czymś zaskoczę, ponieważ pomysłów mi nie brakuje. Także dzisiaj taka przeróbka. Teraz przejdę już do pokazywania moich ostatnich zakupów z second handu. Jako pierwszą pokażę Wam taką metaliczną spódniczkę w kolorze srebrnym. Jest ona z Bershki w rozmiarze S. Jest na mnie dobra, nic z nią nie muszę robić. Z tyłu prezentuje się w ten sposób. Tutaj jest taka gumka, więc dzięki temu dopasowuje się do mojej sylwetki. Posiada ona tutaj taki pasek, który sobie związałam. Zrobiłam z nią taką stylizację bezpieczną. Oczywiście w międzyczasie może mi coś strzelić do głowy i jakoś tak w jakiś szalony sposób wystylizuję tę spódnicę. Tak się może zdarzyć. Dzisiaj tylko tak Wam chciałam ją zaprezentować i zapłaciłam za nią 3 zł. Kolejna rzecz to jest sweter. Nie wiem już, który to jest sweter w mojej garderobie, ale ten wyróżnia się przede wszystkim kolorem, ponieważ takiego zielonego odcienia jeszcze nie miałam. Sweter bardzo mi się podoba. Chciałam poddać go przeróbce, takiej na zasadzie ozdobienia jeszcze tego swetra, ponieważ on ma tutaj bardzo duży jak dla mnie potencjał. Można na tym swetrze naprawdę poszaleć, znaczy z tym swetrem. Dzisiaj oczywiście poprawna taka stylizacja, zachowawcza, bezpieczna. Oczywiście, to znaczy ktoś może powiedzieć, że taka szalona spódnica w zebrę, jeśli chodzi o tę stylizację, dobrałam właśnie do tego swetra, ale tak jakoś bardzo spodobało mi się połączenie tych dwóch kolorów, czyli tej zebry i tego właśnie zielonego koloru. Na początku chciałam ubrać czarne rurki i tak wiecie, żeby było w ogóle poprawnie,
Ale zaszalałam ze spódnicą. Jeśli ten sweter przerobię, to też Wam pokażę. O, przepraszam, tu się rękaw ściągnął. Posiada on tutaj w talii pasek, który jest dodatkowo taki regulowany, bo tutaj ma napy, ale ja go sobie tylko tak związałam, ponieważ nie chciało mi się zapinać tych guzików, tylko nie widziałam właściwie sensu. Sweter jest bardzo ciepły i ta stylizacja, która Wam się wyświetli, to jest już taka stylizacja do wyjścia. Na to raczej nic nie będę ubierała. Czyli po prostu, jeżeli jadę na jakieś zakupy, to taka stylizacja po prostu do samochodu, czyli jest mi ciepło. Parkuję pod sklepem, wysiadam, robię zakupy i jest rewelacja. Ubierać jeszcze na to coś, to można się po prostu w tym ugotować. Za sweter zapłaciłam 5 zł. Kolejna rzecz to jest Owitaj Hrabino, tak nazwałam sobie tą marynarkę. Zwężałam to, ponieważ było to jakieś trzy rozmiary większe. Troszeczkę zrobiłam to nieudolnie, ponieważ nie jestem krawcową i dopiero tak naprawdę tego szycia na maszynie się uczę. Może jak skończę kursy swoje, które planuję, to wtedy będę mogła się pochwalić, jak to wygląda w środku. Na razie pozostawmy to w milczeniu. Więc taka hrabina została przeze mnie kupiona za 3 zł. Bardzo mi się podobała tutaj, zwłaszcza z przodu. Troszeczkę guziki są zniszczone, można je wymienić, ale też chyba w kolorystyce takiej srebrnej bym pozostała. Założyłam tutaj pasek, ponieważ jakoś bardziej wytaliować tej marynarki nie dałam rady, wiecie, na maszynie, dlatego poratowałam się paskiem. Ja ogólnie lubię paski nosić, więc w sumie nie przeszkadza mi to. Z tyłu ona prezentuje się w ten sposób, jest to taki błyszczący, welurowy materiał. I tyle na ten temat. W każdym filmie jest perełka, dzisiaj perełki mam dwie, według mnie. To są spodnie. Spodnie takie bardzo szerokie i teraz widzę, że stała się rzecz straszna, że gdzieś mi teraz się zahaczyło coś tutaj i po prostu zrobiła się skaza. Ojejku, nie przeboleję tego. Nie da się tego chyba już uratować. No szkoda, ale powiem Wam, bardzo żałuję, no trudno. No dobra, kupiłam po prostu takie piękne spodnie, które wyglądają jak spódnica, imitują tak jakby spódnicę, no i zobaczycie zresztą na stylizacji, jak to wygląda. No jestem zawiedziona, gdzieś po prostu tymi wieszakami zaczepiło mi się, albo już podczas nagrywania stylizacji tego nie zauważyłam. Dobra, pomyślę, co z tym zrobić. Dobra, zapłaciłam za nie 3 zł. No i tyle, jest mi przykro i już nie będę o nich opowiadać więcej. Kolejna rzecz to są leginsy w rozmiarze M i będę musiała je zwęzić, ponieważ są one na mnie za duże i ta stylizacja, może tego nie będzie widać, gdy je założę, ale gdy je ubiorę, ale ja to po prostu odczuwam, muszę tak właśnie je tutaj sobie dopasować troszeczkę. Bardzo mi się one podobają i ta stylizacja jest taka po prostu cała srebrna, cała taka przesadna, pstra, nie wiem jak to jeszcze nazwać, ale mi się bardzo podoba. To tyle na zakończenie i za te leginsy zapłaciłam 6 zł. Kolejna rzecz to są spodnie, których normalnie bym nie kupiła, ale w momencie, gdy je tylko zobaczyłam w second handzie, pomyślałam o takiej sukience, którą miałam i podczas nagrywania filmu sukienka stała się bluzką, ponieważ obcięłam ją ze względu na to, żeby stworzyć taki komplet. Komplet z tymi spodniami, które pochodzą z kropa. Tak jak mówię, normalnie bym ich pewnie nie kupiła, ale ze względu na to, że mogłam stworzyć taką ciekawą stylizację, dlatego je wzięłam. Same w sobie są bardzo fajne, mają kieszenie, są bardzo wygodne, jest to miły materiał. Są w rozmiarze 34, więc nic z nimi nie będę tutaj robić. Zapłaciłam za nie 6 zł. No i stwierdziłam jeszcze, że założę do nich tak na wyjście taką kurtkę, która jest troszeczkę na mnie za duża, już ją kiedyś Wam pokazywałam, ale ona taka zostanie bez jakby przerabiania, nie mam zamiaru jej zwężać. I do tej kurtki ubrałam, chciałam stworzyć właściwie taki, powiedzmy, pasek, który był właśnie z tej sukienki, czyli obcięłam sobie bluzkę i został mi kawałek materiału i związałam sobie tą kurtkę, ponieważ ubierając coś na te spodnie, nie chciałam zakrywać jakby tej bluzki, chciałam jakiś element podkreślający, że tam rzeczywiście mam coś pasującego, coś takiego, co stworzyłam, że istnieje taka rzecz.
i właśnie dlatego związałam sobie w talii kawałek tego materiału. Jeszcze troszeczkę muszę go sobie dopracować, żeby lepiej wyglądał. Dzisiaj tak na szybko, z tyłu lepiej uważam, że się prezentuję. Boże, mam nadzieję, że zrozumiałyście to, co powiedziałam, bo czasami groch z kapustą mówię, chcę dużo rzeczy powiedzieć naraz i mówię i mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Dobra, także takie spodnie za 6 zł. I druga perełka, o której wspominałam, to jest kurtka jeansowa w stylu vintage, w przepięknym kolorze i takiej kurtki szukałam bardzo, bardzo długo. W końcu trafiła w moje ręce, zapłaciłam za nią 3 zł. Te napy są tak stare, że nie chcą się po prostu zapiąć. Z tyłu ona prezentuje się w ten sposób. Jest to idealny krój kurtki jeansowej, nie mam jeszcze takiego w swojej garderobie, właściwie już teraz mam. I to jest jedyna taka kurtka, którą posiadam właśnie o takim kroju. Bardzo, tak jak mówię, długo czekałam na taką zdobycz i cieszę się, że ją kupiłam niezmiernie. Może jak trafi mi się jeszcze jedna, to sobie również kupię. I dodam jeszcze, że tak jak wszystkie kurtki jeansowe przerabiam, z tą kurtką po prostu nic nie będę robić, chyba tylko ewentualnie odpruję tutaj te naszywki, bo mi się one nie za bardzo podobają, chociaż są takie stare i to też podkreśla właśnie ten styl vintage. Nie będę przerabiała tej kurtki, ponieważ ona jest idealna dla mnie. Jest taka klasyczna i szkoda mi po prostu tego koloru tej kurtki zakrywać. Cenę już podałam, tak mi się wydaje. To wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że mój film Wam się podobał. Tak jak zawsze, zostawiajcie komentarze. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, subskrybujcie mój kanał, zaglądajcie na mój Instagram. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.